Koronawirus w kościele. Sanepid szuka wiernych. Opolskie. Koronawirus w kościele. Sanepid szuka wiernych. Sanepid w Kędzierzynie Koźlu poinformował, że w kościele świętego Marii Magdaleny w Długomiłowicach województwo opolskie na kilku mszach mogło dojść do zakażenia koronawirusem. Wierni, którzy w ostatnich dniach uczestniczyli w nabożeństwach, powinni obserwować swój stan zdrowia. Wierni mogli mieć kontakt z osobą zakażoną koronawirusem podczas mszy świętego odprawianych 1 listopada o godzina 7.30 i 9.00 oraz od 2 do 5 listopada o godzina 17.00. Powiatowa stacja sanitarno-epidemiologiczna w Kędzierzynie Koźlu apeluje, by osoby, które były wtedy w kościele, uważnie monitorowały swój stan zdrowia przez 10 dni od udziału w nabożeństwie. W przypadku niepokojących objawów, m.in. temperatury powyżej 38 stopni, duszności, kaszlu, utraty węchu czy smaku, powinny pilnie skontaktować się z lekarzem pozycja.